Krzyża wchodzonych co roku od 22 do 26 listopada. Proszę Państwa, zanim zaczniemy naszą uroczystość, małe akcent artystyczne, przed Państwem wystąpi chór dziecięcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Orła Białego w Wałbrzychu. Chór wykona piosenkę Wieram siebie, a solista Doktor Beata Detyna, prorektor do spraw nauki i rozwoju Akademii Nauk Wyższych.
Proszę Państwa, witam przede wszystkim dawców, witam także przedstawicieli klubów. Ja tylko powiem, które kluby dzisiaj z nami są, bo jeszcze w czasie tej uroczystości będziemy poszczególnym osobom dziękować. A z nami dzisiaj są takie kluby jak klub DAR przy WZK Wiktoria w Wałbrzychu, klub HDK w Bielawie, klub HDK Legion Oddział Kłodzko, klub Serce w Mundurze przy Areszcie Śledczym w Bieleniej Górze, klub Brylant ze Stronia Śląskiego, miejski klub TCK w Żarowie, klub TCK w Ziemnicach, miejski klub HDK PCK im. dr. Jadwigi Waśko-Kwasza przy oddziale rejonowym PCK w Bolesławcu i Stowarzyszenie Klub Honorowy Dawców Krwi w Szczytnych. Tym wszystkim Państwu będziemy dzisiaj dziękować, ale witamy serdecznie na tym miejscu. Proszę Państwa, w 1935 roku Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zorganizowaną działalność na rzecz krwiolecznictwa, obejmując organizację kursów dla lekarzy oraz propagandę darstwa krwi. Utworzono również w Polsce pierwszy w Polsce Instytut Pobierania i Konserwacji Krwi pod kierownictwem Henryka Gnolińskiego przy Szpitalu Głównym PCK w Warszawie. Rok 1958 traktowany jest jako oficjalny początek honorowego krwiodawstwa w Polsce. Wtedy to powstały pierwsze kluby honorowych dawców krwi PCK. W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż, doceniając zasługi honorowych dawców krwi, ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które niezmiennie obchodzone są właśnie teraz, w dniach od 22 do 26 listopada. Dzisiejsze święto to doskonała okazja do przekazania podziękowań dla regularnych dawców krwi i przyjaciół krwiodawstwa, a także szansa dla upowszechniania wiedzy na temat honorowego dawstwa krwi. Ja w tym imieniu mam list gratulacyjny, który przekazał oczywiście na ręce pani dyrektor Arby z Bolesławego odczytać. Z okazji obchodów Dnia Honorowego Krwiodawstwa dziękuję za niestrudzone wysiłki na rzecz realizacji wspaniałej idei i niezastąpionej metody leczenia. Jestem wdzięczny pracownikom centrum oraz klubom honorowych dawców krwi oraz tym wszystkim, którzy aktywnie wspierają małdowskie krwiodawstwo. Proszę przyjąć najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń. Dziękujemy pięknie. A teraz poproszę o kilka słów panią dyrektor Elżbietę, przepraszam, Jerzyk. Ogromne brawa.
ponieważ młodzież żyje w swoim świecie, nie zdaje sobie sprawy, żyją chwilą, żyją na Facebooku, w internecie, na portalach społecznościowych, a tutaj choć ci Państwo, którzy oddajecie taką dużą ilość krwi przez tak długi okres czasu, poświęciliście swój wolny czas, swoje zainteresowania, które przyszli oddać. Wśród Państwa jest bardzo duża grupa dawców i dzisiejsze wyróżnienia są dla tych dawców, którzy są aktywni w tym roku, czyli w roku 2024 byli i oddali u nas krew i składniki. Są tacy, którzy byli niedawno, bo byli wczoraj, przedwczoraj, w tym miesiącu, w zeszłym miesiącu. Takich dawców na naszym terenie zarejestrowanych w bazie RCKiK jest blisko 70. Z nami jest tutaj tylko garstka tych osób. Także nie jest to też strasznie duża liczba. I dlatego jeszcze raz wielkie szacunek i wielkie dziękuję dla tych wszystkich Państwa. Dawców, którzy oddali ponad 50 litrów krwi i nadal są aktywnymi dawcami. Zapraszam pana Pompowskiego Arkadiusza, pana Sebastiana Bosaka, pana Patryka Głusłowicza, pana Jarosława Kruszlickiego, pana Piotra Cicheckiego, pana Przemysława Grzelaka, pana Stanisława Janowskiego, pana Waldemara Juźwiaka, pana Roberta Kasprzaka i pana Mieczysława Kisielewskiego. Od którego roku oddaję? Proszę panią, w lutym będzie 43 lata regularnie. Wiem, właśnie, bo to jest właśnie chyba to, że regularnie. Nie mam wszystkiego udokumentowane, bo kręciłem po Polsce. Rozumiem, ale to już dziękuję bardzo. Nic naprawdę, nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś miłości moja. Czyni realnym to chmura. Moja i twoja nadzieja pozwoli uczynić dziś cuda. Zapraszamy, wiecie, pana Roberta Kornowicza, bo myślę, że to jest taka wypowiedź.
Proszę Państwa, to są przedstawiciele instytucji i służb, które wspierają rodactwo. Bardzo fajnie, dziękuję pięknie.
Na pamiątkę naszego jubileuszu proszę przyjąć pakiet zwyczajny. Dziękuję.